Agnieszka odbierze chleb. Dzień w Krakowie. W dzisiejszym wydaniu związkowcy MPK skarżą się na ZIT, narkotyki w Nowej Hucie, tańsze mieszkania kosztem lokatorów. Zapraszamy. Małopolska Platforma Obywatelska chce zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów. Według partii należy ułatwić eksmisję osób zalegających z opłatami. Politycy chcą również modyfikacji przepisów przy budowie akademików przez prywatnych inwestorów. W zamian za dodatkowe kondygnacje mogliby budować niższe pomieszczenia, a w wysokich budynkach rezygnować z wind. Te zabiegi miałyby obniżyć koszty wynajmu mieszkań. Przy takich kwotach najmu, jakie są obecnie, no to nie opłaca się wynajmować. Bardziej się opłaca wziąć kredyt hipoteczny, przez to młody człowiek wiąże się na 30-40 lat, jest uwiązany i ma kamień u szyi. My chcemy obniżyć ceny, żeby był taki system, jaki jest w Zachodzie. U nas własność jest podstawowym sposobem regulowania stosunków mieszkaniowych, co jest chore, to jest niegłupie. Na Zachodzie wynajem jest dla młodych ludzi. Związkowcy z MPK żądają od dyrektora ZIKIT-u zmiany sposobu sprawdzania punktualności w autobusach i tramwajach. Przewodniczący Związku Zawodowego twierdzi, że samoloty nie latają z taką punktualnością, z jaką ZIKIT chce, aby jeździły pojazdy MPK. W liście do szefa jednostki miejskiej żąda, aby miasto ograniczyło kontrolę czasów odjazdu. Więcej na ten temat znajdziecie na lovekrakow.pl. 500 tabletek ekstazy, prawie pół kilograma marihuany oraz doniczki z roślinami konopi indyjskich zabezpieczyli krakowscy policjanci w jednym z nowochódzkich mieszkań. W związku z tym został zatrzymany 30-letni mieszkaniec Krakowa. Funkcjonariusze uważają, że jest on powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Grozi mu do 12 lat więzienia. Radni z Krowodrzy chcą zmiany nazwy stacji Kraków-Łobzów. Argumentują, że nie leży ona na terenie Łobzowa, tylko Krowodrzy i tak właśnie powinna się nazywać. Do ich propozycji musi najpierw przychylić się Rada Miasta, a następnie PKP PLK. Stacja Kraków-Łobzów przechodzi obecnie remont związany z przebudową linii kolejowej do Balic. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Czy uda się przełamać stereotyp Romów? Takie pytanie zadali sobie twórcy kampanii Jedni z Wielu. Właśnie dobiega końca druga edycja inicjatywy, która swoim zasięgiem objęła również Małopolskę. Głównym jej celem jest integracja Romów w lokalnym środowisku i poprawa ich wizerunku. W kampanii wzięli udział m.in. przedsiębiorcy, naukowcy, sportowcy i artyści. Po więcej informacji zapraszamy na lovekrakow.pl. Do zobaczenia jutro.